Cześć, dzisiaj startujemy z pierwszym nagraniem na Vloga z nowej miejscówki. Nowa miejscówka. Idziemy sobie pooglądać. Tak to wygląda. Jeszcze kupa roboty jest tutaj do zrobienia z tym wszystkim, ale wygląda, że będzie bardziej przestronnie niż w poprzednim miejscu. To zrobimy sobie mały tour. Zobaczycie, jak to wygląda. Ja sam też zobaczę, jak to wygląda, chociaż ja tu już byłem ze dwa razy. Ale mimo wszystko jest to dość ciekawe miejsce. Wejście. Jest to jeszcze kupa rzeczy do zrobienia. Nie wiem, jak się będzie kamera zachowywała w takich różnicach światła. Może sobie odpalę w odwrotnej konfiguracji i będziecie widzieli z pierwszej perspektywy. Kiedyś tutaj była przychodnia. To sobie pospacerujemy. Pełno jest tutaj jeszcze kranów, umywalek i tak dalej. Ale to wszystko zostanie w większości usunięte. Gdzie jeszcze jakieś kozetki zostały. Jak mówiłem, tutaj była kiedyś przychodnia medyczna. Miejsca ogólnie trochę więcej, ale tak naprawdę okazuje się, że miejsca to zawsze jest za mało. I zobaczymy, jak to będzie z tym wszystkim, jeżeli chodzi o miejsce tutaj. A moja córeczka już się wspina. Teraz wam ją pokażę. Alicja? Alicja? Halo, halo? Nie chcę. Okej, okay, lecimy dalej. Trochę to będzie chaotyczne. Jeszcze jedno takie pomieszczenie. Teoretycznie tu w planach jest, żeby to był magazyn. Całość ma chyba jakieś około 200 metrów kwadratowych. Natomiast kibelek chyba sobie odpuścimy, żeby wchodzić. Mamy jeszcze górę. Mamy mniej więcej 2 miesiące na ogarnięcie tego wszystkiego. Do stanu. O, tu też kibelek, tu sobie kukniemy. Jakieś dziwne rzeczy tutaj są, bo na przykład jest umywalka. Tak, nagle na korytarzu jest umywalka. Nie wiem, czy tu, nie wiem, co tu było. Takie jedno z większych pomieszczeń. Może jeszcze się cofnę. A jakieś takie dziwne usytuowania tego wszystkiego, bo to jest taka zabudowa. Nie wiem, co to było. Wydzielony został też taki mały pokoik, też właśnie zestaw umywalek i kurków, kranów, jakichś płynów, cuda na kiju. Nie wiem. I taka dość przestronna salka. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, w sensie, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o umeblowanie i zastawienie tego już w docelowym miejscu meblami i tak dalej. Ja jestem bardzo tego ciekawy, jak to będzie. Tak. Jest tam balkon. Jeszcze kolejne pomieszczenie. A, to jest chyba kuchnia, tak. Tu mamy kuchnię. O, za wiele miejsca tutaj nie ma, ale jakaś tam przestrzeń, żeby coś zjeść, upichcić. Chyba wstawię tutaj też nie umywalkę, tylko zmywarkę, żeby zaoszczędzić sobie. O, Alicja już się dobiera do szafek. Bardzo, bardzo ciekawska jest. Dobra, coś tu jeszcze jest do pokazania. Mamy jeszcze. Okej, no zamknęłaś. Ty nie otwierałaś balkonu?
Nie. Dobra. O, to mniej więcej tak to wygląda. I się okaże, jak nam się tu będzie pracować. Jak się to wszystko porobi. To jest jeszcze piwnica, ale w piwnicy jest ciemno. Ja dzisiaj nie wziąłem ze sobą żadnego oświetlenia, więc chyba sobie odpuszczę. Odpuszczę sobie pokazywanie piwnicy. Jeszcze raz wam mogę się zakręcić przez recepcję. Nie mam pomysłu za bardzo na tą recepcję. To jest teoretycznie bardzo dużo miejsca w środku, ale takiego, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Pewnie w przyszłym tygodniu będę się zastanawiał, jak ten temat ugryźć i co sensownego z tym można by zrobić. Bo póki co jest ta zabudowa taka mało praktyczna. Brakuje tutaj takiej przestrzeni, żeby klient mógł sobie poczekać ze swoim urządzeniem albo coś w tym stylu. Bo tutaj brakuje takiej przestrzeni w tej chwili. Nie ma tego w ogóle. Nad tym będzie trzeba trochę pokombinować. Teoretycznie tu by mogły być jakieś parę krzeseł, ale to by było tak głupio, żeby tutaj na tej płaszczyźnie przestrzeni coś takiego robić. Ja jakoś tego nie widzę za bardzo. Więc będzie tutaj trzeba pokombinować trochę. Okaże się. Jeszcze sobie wejdziemy przed budynek. Światła trochę mało. Drzwi się jeszcze haczą. Mamy też tutaj dostęp do garażu, w którym będzie można sobie dziubać jakieś grubsze tematy. Takie typowo, nie wiem, sprzętowe czy coś w tym stylu. Jakiś taki hardware. O, córka leci na spotkanie. I co tam, Alice, jak się podobało? Fajnie było? Czy nie fajnie? Zamykam to wszystko. Okej. Okay. Ale już tam, Alice, nie wchodzimy. No, już tu nie wchodzimy, wiesz? Już jest zamknięte. No. Chodź, Alice, jedziemy. Już idziemy do Brum-Brum. Idziemy sobie na spacerek. Idziemy Brum-Brum, na spacerek pójdziemy. Zobaczycie, wiesz, to jeszcze, jak to wygląda. Bardziej z perspektywy. Na zdjęciach, jak to widziałem, to wyglądało trochę lepsze, no w sensie lepiej to wszystko wyglądało, no ale taki nasz budyneczek, nowa miejscówka, już chyba od października, mam nadzieję, że uda tutaj się urzędować i naprawiać wasze urządzenia.